Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Escape z 2014 roku. Tutaj auto w wersji z silnikiem pojemności 1,6 litra technologii EcoBoost, czyli turbo, o mocy 150 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KM Enevo Sky Direct. Pokażę poszczególne elementy. Tutaj widzimy komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tu idąc po kolei widzimy filtr fazy lotnej. Głęboko pod osłoną są schowane wtryskiwacze gazowe Barracuda, pojedynczy montaż. Tam w głębi może będzie widać reduktor KM Silver. I tutaj mamy filtr fazy ciekłej. I tak. Trochę faktów. Spalanie benzyny w takim aucie jest około 10 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 11-12 litrów i do tego dochodzi dotrysk benzyny. Jest on uzależniony od stylu jazdy. Z reguły jest to między 5-15%. Pomimo tego i tak mamy dużą oszczędność, bo na każdym 1000 km oszczędzamy blisko 230 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 520 zł, na LPG już tylko 290. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na lewym słupku, obok dźwigni otwierania maski. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj został zamontowany zbiornik 409-litrowy, co daje nam około 39 litrów gazu i zasięg blisko 350 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KM Enevo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest to około 4600 zł i zwrot następuje po około 20 000 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.